テシュシスキムントゥアイコイエミル。私たちは今中之島という島に来てます。この島は島全の中で2番目に大きい島になります。Zapraszamy na trzeci odcinek z archipelagu Okinoshima. Warto wspomnieć o tym, że na każdej wyspie w porcie znajduje się taki punkt informacyjny dla turystów, gdzie możecie otrzymać mapki, możecie zarezerwować rower, możecie się dowiedzieć co na temat noclegów. Naprawdę pomogą Wam rozplanować Waszą wycieczkę. Ja bardzo dziękuję Jagodzie, naszej rodaczce, która mieszka na Okinoshimie i pomogła nam właśnie zorganizować tutaj dużo, dużo rzeczy. Zajrzyjcie na Instagrama lub jeśli macie jakieś pytania, to także Wam powie. Nie wiem, co my tu mamy? To jest Okigyu. Okigyu, czyli wołowinka z wysp Okinoshima. Wyspa Nakanoshima słynie podobno z produkcji. Jesteśmy w środku, patrzcie, taka wołowinka lokalna, wygląda niesamowicie. Ściągam ciki. Yakiniku daiski. Na stole wylądował nasz lunchowy zestaw za 1880 jenów. Wygląda naprawdę wspaniale. Ja lubię yakiniku, właściwie uwielbiam. Aiko, lubisz yakiniku? Tak, bardzo lubię yakiniku. A, trudno nie lubić. Okigyu to jest wagyu no brand, w tym wielkim szotou wymarł się i zrozumiał. To jest bardzo dobre. To są te krówki, które spotkaliśmy po drodze. Przepraszamy krówkę tam. Już gotowe. Super. Uj, leciało mi. Możecie zjeść na kilka sposobów. Tutaj mamy sól, mamy sos tare, wasabi i jeszcze dodatkowe dwa sosy na przykład z czosnkiem. Oishii desu ka? Ja też próbuję z solą. O. Idealna, to jest tak dobre. Wagyu oishikatta ne, smaczne było. Oishikatta. Ima omise no hito ni kiitara, kono kishoto no naka de okigyu taberareru no kono mise dake da sou desu. Kichou da ne, ale mi się udało. Super. Wypożyczyliśmy rowerki w centrum informacyjnym, 500 jenów za rower na 3 godziny. Demo chotto dendō jitensha ja nakute honto ni daijoubu da kara. Aiko, dlaczego ona tańczy z łyżką? これはここのなんか伝統的な踊りらしいですよ。しゃもじを持ってそのお米をね、よそうしゃもじを持ってなんかわかんない踊るらしい。で今日泊まる田島屋っていう民宿で夜夕飯の時におかみさんがこの金にゃもにゃ踊りを披露してくれるらしいです。Coś jednak niezbyt płaska tak wyspa. You give up? Mori. Jednak nas oszukano chyba, mówiąc, że to jest płasko. Jednak... Tylko prowadzi rower. Ciekawe jak będzie dalej. という神社で、おそらくこの中之島の中で一番立派な神社ですね。Ale tutaj cicho. Nikogo oprócz nas nie ma. この大きい神社で祀られている神様というのは、後鳥羽天皇というですね、昔の天皇なんですが、13世紀だったと思いますが、その天皇が当時の幕府に対して乱を起こしてですね、まあ、結局その乱は成功せずに、その天皇はこの隠岐の中之島に流されることに
なったんです。でその当時住んでたのがこの場所だということです。To już jest drugi cesarz, który został zesłany na tą wyspę. Pamiętacie, w poprzednim odcinku wspominaliśmy o cesarzu Godaigu, który także został zesłany na Okinoshimę. Ze względu na to, że no, lubili tutaj zsyłać cesarzy, którzy byli niepokorni wobec szoguna. Ja bym się nie obraził, gdyby mnie ktoś tutaj zesłał na Okinoshimę, bo tu jest naprawdę przepięknie i coraz bardziej mi się podobają te wyspy. A ja jako znalazłem niewielkie muzeum poświęcone cesarzowi Gotoba. Sprawdźmy, co jest w środku. I na kole, すごい, abaty ta mitajna, gata gata się to tu. Ora, tabun, ja też się kuru noga miejte, abaty ty. Tak, chyba faktycznie przygotowują muzeum na nasze przyjście, może pierwsi klienci dzisiaj. Faktycznie dopiero otwierali. Patrzcie, już są kalendarze z nowym cesarzem, z Naruhito, z małżonką. A kubuc kan doda to? Jako wszystkie desio, nie? Są gdzieś stanie są... 言葉天皇が書いた手紙とか彼の手形をしたものとか、あれ綺麗だったね。あれすごかった。 Niewielkie muzeum, ale warte odwiedzenie, jeśli interesujecie się historią okresu Kamakura. Mają także wystawę pięknych mieczy samurajskich, więc też myślę, że dlatego warto ją zobaczyć. A teraz jedziemy dalej na naszych bojowych rowerkach zwiedzać. Prawie przejechali. Na Kanoshimę. Spójrzcie na te pola ryżowe, czy tu nie jest przepięknie? Super! Myślę, że Aiko teraz będzie zawsze brała elektryczny rower. Jednak troszkę jest górek. Dobra robota, Aiko. Ja mam połowę, że nie, Emil. To jest trudne. Co zrobisz, ten saka? Aruku. Aruku. Ale ładnie jest przynajmniej. No dobra, ładnie tutaj, spokojnie, cicho, ale no nic tu więcej nie ma. Więc wracamy zaraz, jak już jest zmęczona, już czwarta, więc będziemy wracali do naszego hoteliku. Zostawimy rowery w porcie, no i zobaczymy, co nam podadzą dobrego do jedzonka. Mam nadzieję, że będzie coś smacznego, bo w ogóle wszystko to jest takie dobre na tych wyspach. Wow, coś niezwykłego. Aiko wcina słodycze, głodna, zmęczona, już ma rowerów dość. Więc czas wracać. Dotarliśmy w końcu do naszej kwatery. Niewielka gospoda Tajimaya tutaj na Kanoshimie. Pokój wygląda tak. No, jest pokój jak pokój i wreszcie jest Wi-Fi. Wreszcie kwatery, gdzie są Wi-Fi, więc bardzo mnie to cieszy. Natomiast widok tu jest super, strasznie cicho. Obok są pola ryżowe. Patrzcie na to. Zobaczcie, jak pięknie zielono. A tam te pola ryżowe. Przed chwilą jeszcze się słońce odbijało. Zachodzi już. Jesteśmy teraz na kolacji. Oczywiście na tatamie siedzimy, na podłodze. Patrzcie, tutaj się pojawiło na stole. Same dobre rzeczy. Rybka kamasu złowiona przez właścicieli rano. A tu jest ryż. Także z rybą. To jest ryba taj. Także złowiona tutaj. O, przez właścicieli. Pachnie to naprawdę niesamowicie. Już zajadamy. Zamówiłem sobie także lokalne nihonshu. Coś wspaniałego. Na zdrowie. Przepraszam, to było moje sashimi, ale było tak dobre, że od razu zjadłem. Muszę zabrać tutaj Aiko teraz. Aice zabrać, tak?
i pokazać wam, co my tutaj mamy. Przepiękne sashimi, wszystko złowione lokalnie. To jest leszcz morski. Tutaj mamy też tako, czyli ośmiorniczkę. A to jest ryba hirame, ale nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. No mówię wam, no coś wspaniałego po prostu. Trudno to opisać słowami, a tutaj już przywędrowała tempurka na stół. To jest rybka także złowiona dzisiaj rano przez właścicieli. Szparagi, tutaj takie leśne ziółka i widzę jeszcze dynia jest i cebulka. A tak wygląda butelka tego sake z Amacho, właśnie tutaj z wyspy z Nakanoshima. Ono jest produkowane na wyspie Dogo, ale ze składników stąd, tak? Czyli woda, ryż, wszystko jest stąd. To się prezentuje. Opakowanie też prześliczne. Muszę przyznać, że Japończycy robią piękne opakowania do butelek sake. To coś wspaniałego. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na wideo, ale słuchajcie, to jest żuraw zrobiony z marchewki. Zobaczcie, jaki piękny. Możliwe, że wśród naszych widzów są także osoby, które kiedyś nie lubiły ryb. Ja także należę do tej grupy osób, które nie przepadały za jedzeniem ryb w dzieciństwie. Uwierzcie, bardzo ciężko było mojej mamie przekonać mnie do jedzenia ryb, ale to, co dają w Japonii, to jest po prostu mistrzostwo świata. Ta rybka jest tak dobrze zrobiona, nie ma, nie czuć w ogóle tych ości, można zjeść całość. W tempurze jeście to w całości. Na stół przywędrowała kolejna niezwykła potrawa. To jest coś, co przypomina tatar z makreli. Nawet przypomina z wyglądu właśnie nasz polski tatar, tylko inny kolor. To jest ryba makrela, ona jest na surowo. To jest wszystko zamoczone w mleku sojowym. No i zobaczymy, jak to nie smakowało. Chyba cebulkę jeszcze jest w środku. Tak, z cebuleczką w środku. Bardzo smaczne. Nie wiedzieć w ogóle, że to jest ryba, nie? A jako tutaj wykańcza już tego tatara z makreli. A na stole już się pojawiły ostrygi na makaki. Zobaczcie, jakie piękne mają tutaj ostrygi. Już sobie my drugi dzień z rzędu ostrygi. Czuję się jak w pięciogwiazdkowej restauracji. Przynieśli Asahi. Już się sake skończyło mi. Wyszliśmy na krótki spacer po kolacji. Słyszycie te żabki? Niesamowite, co? A tak wygląda port w nocy. Idziemy tak teraz tą uliczką. Zdaliśmy sobie sprawę, że w żadnym z domów nie ma zapalonego światła. Jest 21, więc pytanie, czy nikt tu nie mieszka, czy po prostu już wszyscy śpią o tej godzinie? Okej, ewidentnie jednak ludzie tu mieszkają, więc po prostu już o tej godzinie się tu śpi. Kontynuujemy naszą przygodę w Nakanoshima. Patrzcie, jakie piękne pola ryżowe. I to jest widok, który mnie bardzo zaskoczył tutaj, ponieważ do tej pory nie widzieliśmy pól ryżowych na innych wyspach. Jest to jedyne miejsce, gdzie się uprawia ryż. Tambo sugoi kirei da ne. Kirei da ne. Ano, Okishoto no dōzen no naka de wa kono Amacho de shika okome wa tsukurarete nai rashii desu. 他の島はあの激しすぎて、こういう平地が少ないので、水田が作れないみたいですね。え、アマチュは ミンシュクで食べた魚も。あと和牛、牛肉。そう、和牛も。和牛。わあ、ボダブレボミカバスーパー。本当にこの島あの食べ物を好きな人におすすめ。え、あそこに見えるのはおそらくあの貝の養殖場だと思います。
naszego pobytu na Kanoshimie, więc postanowiłem, że pójdziemy na plażing i znaleźliśmy taką prawie że prywatną plażę. Po prostu niczego. Demo, co to kitanai. Więc tak to wygląda. Nasza prywatna plaża, ale piasek nie jest zbyt czysty, więc nie wiem, czy tutaj to będzie chciała się rozkładać. Tak, problem główny tutaj jest taki, że za dużo tych wodorostów nie śmierdzi po prostu. Ale woda jest tak przyjemna. Jest taka piękna. Zroczysta, nie jest taka zimna nawet. Spokojnie mogę się wykąpać. Hajru? Ja, hajnaj, cymytaj, ty kore. Chodzimy, chodź, będzie fajnie. No dobra, ale skoro już tutaj jesteśmy na plaży, to trzeba wskoczyć, wykorzystać okazję. Czy dam radę? Jak wam się podoba nasza prywatna plaża? Nie są to może tropiki, ale woda była całkiem przyjemna. Na tej plaży na szczęście nie było dużo śmieci, ale na innych wyspach w Japonii zauważyłem dużą ilość śmieci, które wyrzuca morze na brzeg. Część z nich pochodzi nawet z Korei. Jeśli chcielibyście, żebyśmy nagrali jakiś odcinek na temat problemu z plastikiem w Japonii, to dajcie nam znać w komentarzach. I to tyle, jeśli chodzi o wyspę Nakanoshima. Tanoshikatta, ne, konoshima. Tanoshikatta. Kończymy tym plażowym akcentem. Na niego idziemy, tanoshikatta? Tabemono? Tabemono. Plaża jednak całkiem fajna, woda jest naprawdę przyjemna. Dziękuję za uwagę oglądanie tej serii z Okinoshimy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję kanału, jeśli wam się podobają takie vlogi. A tak, jesteś mała i nie macie na ekranie, dobra. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Na razie. Mam nadzieję, że oglądając ten odcinek bawiliście się tak samo dobrze jak my w trakcie naszego pobytu na Nakanoshimie. W kolejnym odcinku płyniemy na największą wyspę archipelagu Oki, czyli wyspę Dogo. Dziękujemy wszystkim patronom, którzy wspierają nasz kanał. Nowe serie z nieznanych zakątków Japonii powstają dzięki wam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.